Cześć, witajcie, z tej strony Waha. 28 października premiera miał remaster Skyrima, który oczywiście poprawia grafikę, ale nie tym będziemy się dzisiaj zajmować, tylko kwestią dużo ciekawszą, czyli modami. Na początku trzeba powiedzieć, że modyfikacje do starszej wersji Skyrima są niekompatybilne ze Special Edition. Wynika to z tego, że remaster został powiedzmy podniesiony do 64 bitów, a wszystkie mody były tworzone na wersję 32-bitową. Oczywiście, gdy spróbujecie zainstalować sobie jakieś mody, na przykład poprawiające tekstury, to możliwe, że będą one działać, ale robicie to na własną odpowiedzialność. Dużo lepiej jest po prostu poczekać, aż zostanie wydany Script Extender na wersję 64-bitową, a moderzy przeniosą swoje dzieła do nowego Skyrima. Zresztą ten proces już trwa i w chwili, gdy nagrywam materiał, można ściągnąć chociażby nieoficjalny patch, Alternate Start, Open Cities i wiele innych modów. Jeśli już jesteśmy przy ściąganiu modyfikacji, to warto wspomnieć, że Bethesda wprowadziła możliwość pobierania modów bezpośrednio z menu gry i aby z tego korzystać, wystarczy mieć konto na platformie bethesda.net. A jeśli wolicie to robić w sposób bardziej standardowy, czyli poprzez stronę Nexus, to również jest taka opcja, gdyż Nexus Mod Manager otrzymał aktualizację i bez problemu obsługuje nową wersję Skyrima. Ponadto powstała również nowa strona Nexusa właśnie z modami do Special Edition, tak więc teraz mamy wyraźny podział na starą i nową wersję gry. A wracając do tych 64 bitów, moderom lepiej pracuje się na takiej wersji, gdyż są mniej ograniczani, więc może w przyszłości zobaczymy jeszcze bardziej rozbudowane modyfikacje. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że wystarczająco wyjaśniłem Wam kwestię modów do Skyrim Special Edition. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!